nami wystąpiła grupa bajkowa Kolęda ze szkoły podstawowej z Pojałowic, której opiekunem jest pani Ewelina Gajos. Serdeczne brawa jeszcze raz. Szanowni Państwo, zapraszam na 10-15-minutową przerwę, ponieważ jury musi podsumować dotychczasowe występy, a kolejne grupy muszą się przygotować. Dziękuję bardzo. Przerwę, która troszkę się przedłużyła, ale obrady jury były właśnie długie i burzliwe. Ale mam nadzieję, że jury wypracowało właściwy werdykt, czego i Państwu i sobie życzę. Aby może kilka słów, poproszę Panią Przewodniczącą, aby kilka słów powiedziała nam na temat występów, na temat obrzędów, tradycji, programu. Pani Przewodnicząca, Pani Krystyna Jasińska. Ja chciałam wszystkim podziękować za to, że to bardzo dużo pracy włożyli w przygotowanie tych widowisk jasełkowych. Powiem tak, że w każdej grupie były jakieś niedociągnięcia. Nie będę mówić głośno, po prostu będziemy rozmawiać indywidualnie z opiekunami. No i po burzliwej naradzie przyznaliśmy następujące miejsca. Jury w składzie. Przewodnicząca pani Krystyna Jasińska, siostra Daria oraz pani Alicja Gaweł po burzliwej naradzie w kategorii przedszkola przyznały następujące nagrody. Wyróżnienie. Szkoła podstawowa imienia generała Maczka w Pojałowicach. Grupa bajkowa Kolęda. Zapraszamy. Proszę bardzo, moje pani. Proszę bardzo. Proszę bardzo, piękna nagroda. I wielkie brawa. Chodźcie do nas, przedstawiciele, zrobimy sobie zdjęcie z panią przewodniczącą, z panią opiekun. Jesteśmy, nie wiem, czy tutaj nie chcemy wychodzić na scenę, dlatego że kolejna grupa jest już przygotowana. Czy nas widać? Uda się zrobić zdjęcie jakieś? Coś się uda. Żeby wam główki chociaż było. Kochanie, ty jesteś malutka, chodź tam do przodu. Dobrze? Przepraszam. Odwróć się tam do przodu. O! A tam tej małej części. Powie, przed nami trzy zespoły, trzy grupy. Grupa Wierciochy, Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie. Grupa Nadzieja z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie oraz grupa Fanaberia, Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Chrzanowie. Wierciochy. Wierciochy, tak jak wspomniałam, to grupa pochodząca z Kozłowa. Zespół tworzy młodzież licealna wraz z uczniami szkoły podstawowej. Program, który przygotowali, łączy elementy śpiewu, muzyki, teatru i tańca. Młodzież z zaangażowaniem przygotowuje się do swoich ról, chcąc je wiernie odwzorować w oryginalny sposób. To nowo powstały zespół opierający tworzone widowisko na tradycjach religijno-ludowych. Opiekunem zespołu jest pani Aleksandra Gajos. Zauważyłam również, że odwiedziła nas pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie, pani Elżbieta Kopyt. Również bardzo serdecznie witamy. Szanowni Państwo, ja już nie będę przedłużała. Grupa Wierciochy Kozłów.